przygotowania do jubileuszu Kolegiaty Świętego Michała. Kto będzie dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego? Profilaktyka i edukacja niezbędne do zdrowego uśmiechu najmłodszych. Witam we wtorek, 22 października, Karolina Kamińska, zapraszam na Telefakty. Kto będzie dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego po 30 listopada? Wtedy bowiem kadencja obecnego dyrektora Włodzimierza Szczałby dobiega końca. O stanowisko w tej sprawie pytamy starostę ostrowieckiego Zdzisława Kałamagę. Kadencja może zostać przedłużona, możemy się też spodziewać konkursu. Decyzji jeszcze nie podjąłem. Tak odpowiedział Zdzisław Kałamaga, starosta ostrowiecki, pytany o to, kto po 30 listopada będzie kierował Muzeum Historyczno-Archeologicznym. Mimo wygranego konkursu pan dyrektor Szczałba dostał umowę tylko na 2 lata. Parę rzeczy zostało zrealizowanych, kilka nie zostało zrealizowanych. W tej chwili w muzeum jest audytor, który chce sprawdzić te zalecenia, które zostały wydane wcześniej nie tylko przeze mnie, ale także przez Najwyższą Izbę Kontroli. Decyzja dotycząca dalszego szefowania placówce przez obecnego dyrektora ma zależeć od wyniku audytu i tego, na ile wypełnione zostały zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Ta, kontrolując funkcjonowanie muzeum w okresie od stycznia 2011 roku, wydała placówce ocenę negatywną. W wystąpieniu pokontrolnym wylicza błędy, m.in. brak księgi wpływów niektórych muzealiów. Ponad 7000 obiektów nie było zinwentaryzowanych. Nie zostało nawet ocenionych, brak 20 zinwentaryzowanych muzealiów i dokumentów z poprzednich inwentaryzacji zbiorów. NIK w końcu w uzasadnieniu pisze o nierozliczeniu wyników inwentaryzacji z 2011 roku. Zarzutów jest wiele i dotyczą jeszcze lat, gdy dyrektorem był odwołany w sierpniu 2011 roku Piotr Mrugała. Ten przypomina, że inwentaryzację w 2011 roku zlecił właśnie po to, by określić faktyczny stan zbiorów, a odwołany został, gdy ta jeszcze trwała. Wiele rzeczy zostało wyprostowanych, tak? które powodowały, że to muzeum szwankowało, ale to nie jest jeszcze taki etap, z którego bym powiedział, że jestem zadowolony. Decyzja dotycząca przyszłości obecnego dyrektora muzeum zależeć ma jednak nie tylko od wyniku audytu. Biorąc pod uwagę chociażby krzemionki, to nadal o tych krzemionkach w Polsce nigdzie nie słychać, nie widać. Miałem pewne określone pomysły dotyczące także takiej propagandy wizualnej, bo przecież to też przynosi określony dochód dla muzeum, a przecież tych środków finansowych bezpośrednio z budżetu jest coraz mniej na prowadzenie tej instytucji. 2-letnia kadencja Włodzimierza Szczałby na stanowisku dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego upływa 30 listopada. Jest wizytówką Ostrowca i najstarszym kościołem w mieście. Kolegiata Świętego Michała w przyszłym roku obchodzić będzie 400-lecie istnienia. Przygotowania do obchodów już trwają. W planach jest m.in. zebranie fotografii dokumentujących kościół, a te zostaną wykorzystane do wydania albumu. W parafii Świętego Michała Archanioła przygotowania do 400-lecia istnienia Kolegiaty Świętego Michała trwają w najlepsze. Aby jak najlepiej przygotować świątynię do tego wydarzenia, wykonano wiele prac remontowych. Praktycznie to już od 2 lat się przygotowujemy, w zasadzie pod kątem takim materialnym. W tym czasie została zmieniona blacha stalowa na miedzianą nad nawą boczną kościoła północną. Później zostało zmienione pokrycie to dachowe nad zakrystią i prezbiterium. W tym roku została wykonana tutaj kopuła. Na tym jednak nie koniec, gdyż potrzeby są o wiele większe. Kolegiata jako wizytówka Ostrowca nie prezentuje się tak, jakby wypadało. Nadal dokończenia wymaga pokrycie dachu, a także odświeżenie niszczącej elewacji. Martwi mnie chyba każdy, kto wchodzi do kościoła, czy ogląda bryłę kościoła z zewnątrz, elewacja. Jesteśmy w trakcie wykonywania projektu. Nie wiem w jakim zakresie, ale chciałbym, żeby przynajmniej wejście to frontowe od kościoła, ta elewacja została poprawiona, bo się po prostu sypie. Obok przygotowań materialnych trwają też te duchowe. Parafianie wraz z księżmi zawiązali komitet organizacyjny. Trwają prace nad szczegółowym programem obchodów. Te najważniejsze uroczystości odbędą się w niedzielę 28 września 2014 roku. Jednak już teraz w parafii postanowiono zbliżający się jubileusz nagłośnić. Ten kościół jest najstarszy i można powiedzieć, jest matką wszystkich kościołów w naszym mieście. Dlatego też pragniemy, aby
ten jubileusz, ta uroczystość była świętem całego naszego miasta. Kolegiata świętego Michała powstała w 1614 roku. Kościół ma bogatą historię. Na przestrzeni lat znacznie też zmienił się jego wygląd. W historii tego kościoła były takie dwa gruntowne przebudowy. W XIX wieku i później w latach XX i XX XX wieku. Datuje się, że ten kościół w tej formie, jak widzimy, został ukończony w 1938 roku. W związku ze zbliżającym się jubileuszem planowane jest wydanie pamiątkowego albumu. W tym celu księża chcą zebrać od mieszkańców zdjęcia, na których jest świątynia. Zwracam się do mieszkańców Ostrowca i nie tylko o udostępnienie starych fotografii czy jakichś spisanych wspomnień, które dotyczą wydarzeń, uroczystości religijnych, patriotycznych czy rodzinnych związanych z naszym kościołem. W ten sposób pragniemy jakby ocalić od zapomnienia wydarzenia i ludzi może, ale przede wszystkim też ukazać piękno naszej historii. Materiały i fotografie nadsyłać można pocztą tradycyjną na adres parafii bądź pocztą elektroniczną pod adres rafal.qx@wp.pl. Proboszcz parafii świętego Michała Archanioła prosi, aby zdjęcia i materiały podpisać. Zostaną one zwrócone właścicielom po przeskanowaniu. W albumie natomiast znajdą się nazwiska osób, które przekazały materiały. Chciałbym, aby każda fotografia była opisana z tyłu, kto jest właścicielem, numer telefonu, bo później bym oczywiście te materiały będą właścicielom zwrócone. Takim zachęceniem do udostępnienia tych materiałów starych czy dokumentów odnośnie kościoła jest to, że nazwiska właścicieli będą umieszczone w tej pracy, czyli w albumie. Materiały można przesłać bądź dostarczyć do 24 stycznia 2014 roku. Jak na razie księża nie otrzymali jeszcze żadnych materiałów, które mogłyby pomóc w stworzeniu pamiątkowego albumu. W sobotę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej członkowie Klubu Krytyki Politycznej zorganizowali projekcję filmów ukazujących dwie twarze rewolucji oraz wydarzeń z 2011 roku. Projekcje filmowe były wstępem do dyskusji z Igorem Stokfiszewskim, krytykiem literackim, dramaturgiem i publicystą. My także uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Relacja w materiale. Znani z debaty o ostrowieckim rynku, członkowie Klubu Krytyki Politycznej, tym razem w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, zorganizowali pokaz filmów ukazujący dwie twarze najpierw hiszpańskiej, a potem już europejskiej rewolucji i wydarzeń z 2011 roku. Marsz Oburzonych pokazuje po prostu, jak wyglądały te protesty oburzonych. Wyglądało to tak, że ludzie, głównie młodzi ludzie, bo to oni byli dotknięci dużym bezrobociem albo dużą niestabilnością zatrudnienia w Hiszpanii, nadal zresztą są, wyszli w 2011 roku wiosną na ulicę. Filmy były tylko wstępem do zaplanowanej dyskusji z Igorem Stokfiszewskim, krytykiem literackim, dramaturgiem i publicystą, współpracującym z wieloma magazynami. Dzisiejsze spotkanie też wybraliśmy specjalnie dwa filmy. Jeden, który opowiada o tej lepiej znanej twarzy hiszpańskich wystąpień, czyli właśnie o protestach, ale drugi, który opowiada o alternatywnych sposobach radzenia sobie z kryzysem ekonomicznym przez mieszkańców Walencji, przez ludzi, którzy są w złej finansowej sytuacji i starają się na co dzień żyć w sposób, nazwijmy to, alternatywny czy niezależny. Inicjatywa podjęta przez oburzonych, mimo malejącego zainteresowania w Polsce, na świecie działa nadal. Ruch oburzonych hiszpański cały czas istnieje, działa, funkcjonuje i te działania nie są być może tak spektakularne, one nie opierają się w tej chwili na protestach, bardziej opierają się na oddolnej działalności społecznej, bardziej opierają się na budowaniu międzynarodowych sieci, również przy użyciu internetu, na działaniach związanych z dziennikarstwem obywatelskim. Frekwencja, jak przewidywano, nie zachwyciła organizatorów. Nie pomogło oplakatowane miasto, ani akcje na portalu społecznościowym, gdzie na udział zdeklarowało się 18 osób. W rzeczywistości pojawiła się tylko połowa. Pan Tadeusz, wieloletni działacz i członek Uniwersytetu III wieku, widzi w tym już poważny obywatelski problem. Społeczeństwo w taki sposób jest zrażone chyba do tej, przynajmniej naszej polityki, przy czym się przejawia, że
przecież nie ma takiego zainteresowania. Natomiast Norbert i Ola, miejscowi blogerzy, obrońcy ostrowieckiej kultury, których nasi widzowie mieli okazję poznać kilka miesięcy temu, dostrzegają, że na spotkaniach takiego typu pojawia się zawsze wąskie grono pasjonatów. Pomimo kryzysów, jakie były, no i znacznego bezrobocia tam, jednak potrafią się zebrać i sobie jakoś poradzić, tak jak było, przecież w Grecji były odkopywane na przykład przepisy tam z czasu chyba bodajże II wojny światowej, jak na przykład robić potrawę świąteczną, nie mając tak naprawdę tego składnika. Trzeba młodych po prostu zmusić do działania drastycznie, żeby po prostu zastanowili się trochę i zaczęli działać. Sobotnie wydarzenie było zarówno zapowiedzią i wprowadzeniem do bezpłatnych warsztatów internetowego aktywizmu. A za tydzień będą się działy warsztaty z tych narzędzi demokracji bezpośredniej, czy tych internetowych narzędzi, których używali oburzeni w Hiszpanii. To są narzędzia takie powszechnie znane jak Twitter czy Facebook. Facebooka nie będziemy się uczyć, Twittera może trochę, ale to są też trochę bardziej zaawansowane, a mniej znane narzędzia. Akcja odbędzie się w ostatni weekend października na terenie Agencji Rozwoju Lokalnego. W Telefaktach powracamy do minionego weekendu, tym razem do wydarzeń sportowych. Za nami trzeci bieg cyklu Mosir Gutfin Run 2013, który przyniósł kolejny rekord frekwencji. Ukończyło go bowiem 71 osób, a także nowego triumfatora. Okazał się nim gość z województwa śląskiego, reprezentujący Rybnik, Marcin Ciepłak. Najlepszym ostrowczaninem był Kacper Kwiecień. Kolejny bieg cyklu zaplanowano już na 3 listopada. Szczegółowe informacje oraz rejestracja elektroniczna dostępna na stronie internetowej ostrowiecbiega.mosir.ostrowiec.pl. W ubiegłym tygodniu w Państwowej Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Polski Czerwony Krzyż zorganizował akcję kontroli uzębienia dzieci. Dlaczego takie działania, w tym także edukacja, są niezbędne? O tym w materiale Magdy Jurkowskiej. Zejść z fotela dentystycznego z uśmiechem na twarzy można. Stomatolog nie musi być straszny, gdy zęby są zdrowe i na bieżąco leczone. Do leczenia no to 2, bo kiedyś jak grałem w koszykówkę, to wpadłem w kolegę, następnie wybijając sobie 2 dolne dwójki. Michał stanu swojego uzębienia jest świadomy i to zapewne zasługa mamy. O zęby dba. Dbam, myję, no każdy przecież myje, nie? To, co Michałowi wydaje się oczywiste dla wciąż wielu polskich dzieci i ich rodziców, oczywiste nie jest. Doskonale o tym wiedzą lekarze, dentyści biorący udział w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża i partnerów, którzy w ubiegłym tygodniu skontrolowali uzębienie wszystkich uczniów szkoły podstawowej nr 3 w Ostrowcu i takie przeglądy dentystyczne prowadzą w szkołach w 5 województwach. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że dzieci zaczną w końcu myć zęby. Ten cel trzeba dopiero osiągnąć, a droga jest długa i wymaga edukacji, także dorosłych. Wszyscy mali pacjenci po opuszczeniu mobilnego gabinetu do domu wracają z konkretną informacją zapisaną na karcie badania i małym zestawem gratisów. Często też się niestety zdarza, że jest to pierwsza szczoteczka w życiu, także no niestety na tle Europy wypadamy bardzo słabo. W Ostrowcu niestety w tym zestawieniu pozytywnie się nie wyróżniamy. Jest różnie. Są dzieci, które mają zadbane ząbki, wszystko jest zdrowe bądź wyleczone, a są też dzieci, u których higiena i stan uzębienia wymagają poprawy. Poprawy w stopniu różnym. Ile tak zębów może być do leczenia u takiego małego? Wszystkie mleczne na przykład. I to nie są do leczenia zęby, tylko do usunięcia. Próchnica, wady zgryzu, czasem bardzo poważne, to wina rodziców, konsekwencja złej diety, braku dobrych nawyków, które u dzieci utrwalają dorośli i niewiedzy. Mitów dotyczących profilaktyki jamy ustnej w XXI wieku jest wciąż zatrważająco dużo, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwane mleczaki. Niektórzy rodzice mają niską świadomość tego, jak powinno się dbać o zęby, ale zęby mleczne są ważne, chociażby ze względu na to, że one trzymają miejsce dla zębów stałych. Jeżeli szybko dziecko pozbędzie się zębów mlecznych, to wtedy następstwem będą wady zębowe albo przesunięcia zębowe, zęby będą zrotowane, nie będzie dla nich miejsca, mogą się wyrzynać w przedsionku bądź na podniebieniu. Dla Wiktorii, podobnie jak dla Michała, ten przegląd nie był pierwszym. Z teorią Wiktoria na bakier też nie jest. Trzeba je myć 2 razy dziennie, rano i wieczorem, a tak najlepiej to po posiłkach.
No, staram się ich myć zawsze, ale czasem się zapomina, jak się jest bardzo zmęczonym wieczorem. Myjemy zęby rano i wieczorem. Ważniejsze jest mycie wieczorem, bo wtedy spada ilość wydzielanej śliny i bakterie mają większe pole do popisu. Zasady są proste. Zęby należy myć przynajmniej 2 razy dziennie. Ratunkiem w ciągu dnia powinna być bezcukrowa guma do żucia. 2-3 minuty. Każdą ćwiartkę po 30 sekund myjemy dokładnie każdą powierzchnię z każdej strony. A gdy zęby jeszcze nie tkujemy i płuczemy, to do ideału nie będzie daleko. Podczas kontroli dentystycznej lekarza zawsze możemy dopytać. Lekarz, co też istotne, zwróci uwagę na problemy i rozwiązania, których sami możemy być nieświadomi. Kontrole ortodontyczne są bardzo ważne. Rodzice powinni o tym wiedzieć, że nawet jeżeli nie stać ich na aparaty, mogą do ortodonty pójść w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie zęby chore sprezentowano uczniowi podstawówki. Szczoteczka pierwszą, to brzmi strasznie, ale zamiast krytykować, lepiej samemu się zastanowić, czy moje dziecko dba o zęby, co ja powinienem poprawić. Nawyki wyniesione z domu będą później procentować. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, a po serwisie informacyjnym zapraszam na Studio TV. Dziś gościem Magdy Jurkowskiej będzie starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga.